bardzo prosimy Mirka, który ma wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o ten rajd, startował tu wielokrotnie. Mirek? Aha, w zastępstwie, przepraszam, myślałem, że Mirek będzie. Które miejsce? Tutaj, zdecydowanie, okej. No, więc zostało nam jeszcze, proszę Państwa, czterech kierowców. Kolejny to Marek Dąbrowski, który był czwarty na prologu. Jest Marek osobiście. No i teraz pytanie. Którą pozycję wybierze Marek? Czy będzie jakaś niespodzianka? O, idzie wyraźnie w tym kierunku, proszę Państwa. No, więc no to tylko powitanie, tylko gratulacje dla rywali, ale wraca na tę pozycję. No więc zostało nam jeszcze tylko trzech kierowców, pierwsza trójka. Trzeci czas uzyskał Kuba Przygoński. Kuba, zapraszamy. No, ustawi się teraz obok Marka z jego lewej strony, a może będzie jakaś niespodzianka. Obok Marka, tak? I z której strony? O, jednak po lewicy Marka, a więc niespodzianki nie będzie. Proszę Państwa, zostało nam dwóch zawodników. No i teraz jest pytanie, kto będzie jutro wyruszał na trasę jako pierwszy? Drugi rezultat dzisiaj podczas prologu uzyskał Krzysztof Hołowczyc. Krzysztof, prosimy. Krzysztof Hołowczyc też zmierza wyraźnie w tym kierunku. No i o wszystkim zadecyduje Nasser Al-Attiyah. Welcome, Nasser. Which position you want to take for tomorrow's stages? I zaraz zobaczymy. Marek proponuje, żeby był w innym miejscu. So, what's your choice, Nasser? I don't know. It's difficult, huh? So just stay. Just take your seat. Maybe among girls. Okay, so Nasser Al-Attiyah. Proszę Państwa, coś niesamowitego, a więc... No, pięknie to powiedział, a więc jutro jako pierwszy na trasę wyruszy Krzysztof Hołowczyc, bo Nasser powiedział, że musi szanować Krzysztofa, który wygrał ten rajd 5 razy, a więc jutro na trasę zawodnicy, i to oficjalnie komunikujemy, wyruszą w następującej kolejności. Mowa oczywiście o czołówce. Jako pierwszy wystartuje Krzysztof Hołowczyc. Jako